Prezydent Andrzej Duda przemawiał przed zgromadzeniem ogólnym ONZ. Mówił, że nie da się osiągnąć pokoju i bezpieczeństwa na świecie bez poszanowania prawa. Today we are facing yet again. Dzisiaj po raz kolejny stajemy w obliczu niezwykle poważnego zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa. Od 2,5 roku jesteśmy świadkami brutalnej agresji Rosji na sąsiednią Ukrainę. To rażące naruszenie podstawowych norm prawa międzynarodowego, takich jak zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych. Ta niesprowokowana agresja skutkuje destabilizacją regionu i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla globalnego ładu i bezpieczeństwa. Nie możemy pozwolić na to, aby ta wojna przerodziła się w kolejny zamrożony konflikt. To najważniejsze zadanie na przyszłość, dlatego tak ważne jest dziś powstrzymanie rosyjskiej wojny w Ukrainie. That is why it's so important today to stop the Russian war in Ukraine. Not only to end the suffering of the people and punish the aggressor. Nie tylko po to, by położyć kres cierpieniom ludzkim i ukarać agresora, ale także po to, aby takie haniebne działania nie stały się wzorem do naśladowania dla innych. Integralność terytorialna Ukrainy musi zostać przywrócona w jej międzynarodowo uznanych granicach. Logika podboju i lekceważenie prawa międzynarodowego muszą zostać powstrzymane, chyba że zgodzimy się żyć w świecie, w którym ofiarą agresji może paść każdy kraj, niezależnie od jego wielkości i położenia geograficznego. Polska z równym niepokojem śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie w wyniku brutalnych ataków Hamasu z 7 października 2023 roku doszło do eskalacji konfliktu. Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. Działania te muszą być jednak zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Polska konsekwentnie opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego, które zagwarantuje zarówno Palestyńczykom, jak i Izraelczykom prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w poprawnych relacjach ze wszystkimi sąsiadami.